Zdziwilibyście się, gdybyście się dowiedzieli, ile można zbudować różnych konstrukcji używając tylko cyrkla i linijki. W tych zadaniach cyrkiel to raczej tak zwany kółkownik, bo nie można nim narysować łuku, tylko pełny okrąg. Możemy zmieniać położenie jego środka i długość promienia. I drugie narzędzie to prosta, która wyznaczona jest przez dwa punkty. Punkty, które również możemy przesuwać. W rzeczywistości cyrkiel i linijka oczywiście wyglądają inaczej. Cyrkiel to ubogi brat statywu trójnożnego. Ma z jednej strony igłę, a z drugiej grafit albo miejsce na ołówek. A linijka to podłużny przedmiot, równy przynajmniej z jednej strony i zaopatrzony w skalę. Najczęściej w tej części świata w skalę milimetrową. Będziemy oczywiście posługiwać się wirtualnymi odpowiednikami tych dwóch przedmiotów. Jeżeli klikniemy cyrkiel, to pojawi się okrąg, którego środek możemy dowolnie przesuwać i którego promień również można zmieniać. Jeżeli klikniemy prostą, to pojawi się odcinek, który można przesuwać równolegle albo przeciągać w dowolne miejsce tylko jeden z jego końców. Korzystając z tych dwóch narzędzi, mamy skonstruować prostą przechodzącą przez punkt P i styczną do okręgu. Może od razu kusi Was, żeby zrobić coś takiego. Styczna do okręgu to prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem. Jeżeli ma ona przechodzić przez punkt P, to tym punktem wspólnym musi być właśnie punkt P. Inna definicja stycznej jest taka, że jest to prosta, która jest prostopadła do promienia, który łączy punkt styczności i środek okręgu. To, co właśnie narysowałem, wygląda dosyć dobrze. Na oko jest to właśnie styczna, ale nie wiemy, czy jest to rysunek dokładny. Bo jest to właśnie rysunek, a nie konstrukcja. Nie skonstruowaliśmy tej prostej, tylko ją na oko narysowaliśmy. Nie wiemy na pewno, czy jest ona prostopadła do promienia. Nie wiemy, czy dotyka okręgu dokładnie w jednym punkcie. Przy pomocy cyrkla i linijki skonstruujemy teraz prostą styczną w dokładniejszy sposób. Wyczyśćmy wszystko, co narysowaliśmy. Pierwszą rzeczą, jaką teraz skonstruuję, będzie odcinek, którego punkt P będzie środkiem. A środek okręgu jednym z końców. Zrobimy to tak. Potrzebny będzie okrąg, dokładnie taki sam jak ten, który już mamy, ma ten sam promień i przesuniemy go tak, żeby jego środek leżał w punkcie P. Co to daje? Daje to, że ponieważ środek średnicy okręgu jest również środkiem okręgu, to możemy narysować średnicę nowego okręgu w taki sposób, żeby Punkt P będzie oczywiście jej środkiem w taki sposób, żeby środek pierwszego okręgu był jej końcem. No i tak właśnie zrobimy. Jeden punkt w środku pierwszego okręgu, drugi koniec na drugim okręgu, ale tak, żeby odcinek przechodził przez środek drugiego okręgu. Punkt P jest środkiem odcinka, który skonstruowaliśmy, więc jeżeli zbudujemy teraz symetralną tego odcinka, to będzie ona przechodziła przez punkt P. Bo symetralna odcinka przechodzi przez jego środek. I ta symetralna będzie również prostopadła do promienia. Tutaj wymagana jest poprawka, coś tu się niedokładnie porobiło. Symetralna będzie prostopadła do promienia, bo promień jest zawarty w odcinku, który skonstruowaliśmy. No to budujemy symetralną odcinka. Potrzebny jest kolejny okrąg. Umieścimy jego środek w środku pierwszego okręgu. Musi mieć większy promień od poprzednich dwóch, na przykład taki. Narysujemy jeszcze jeden taki sam okrąg, ale jego środek umieścimy w tym punkcie. Zaraz zobaczycie, co z tego wyniknie. Jeszcze jeden, taki sam, taki sam jak ten większy, i przesuniemy go tutaj. I powstały dwa punkty przecięcia dwóch dużych okręgów. Ten punkt przecięcia jest tak samo odległy od tego końca odcinka i od tego końca odcinka. Bo dwa duże okręgi mają równe promienie i ich środki leżą właśnie na końcach odcinka. Czyli jeżeli trafimy w punkt leżący na obydwu dużych okręgach, to jest on odległy o długość promienia od tego punktu i jest on odległy o długość promienia od tego punktu. Punkt równo odległy od obydwu końców odcinka leży na symetralnej tego odcinka, czyli ten punkt leży na symetralnej tego odcinka i ten punkt również leży na symetralnej odcinka. Dwa punkty wystarczą, żeby narysować symetralną. Jeden punkt przecięcie dużych okręgów równo odległy od ich środków i drugi punkt przecięcia dużych okręgów równo od ich środków i równocześnie równo odległy od końców odcinka, bo środki dużych okręgów i końce odcinka to te same punkty. No, i przy pomocy tych punktów właśnie skonstruowaliśmy symetralną. Przechodzi ona przez punkt P i jest z definicji prostopadła do promienia pierwszego okręgu, do promienia łączącego środek pierwszego okręgu z punktem P. W takim razie jest to styczna do pierwszego okręgu, bo styczna w punkcie P to taka prosta, która przechodzi tylko przez jeden punkt okręgu, w tym przypadku przez punkt P i jest prostopadła do promienia łączącego ten punkt styczności ze środkiem okręgu. To jest styczna, o którą nam chodziło. Może wygląda to na mnóstwo pracy, a przecież na samym początku szybko na oko też zbudowaliśmy styczną. Ale jeżeli skonstruujemy styczną w ten sposób, to możemy być spokojni, że nie przyśni nam się w nocy sen o braku precyzji. A już na pewno jest to doskonały sposób na precyzyjne wykreślenie stycznej w jakiejś większej skali. Na przykład, kiedy chcemy zbudować drogę w mieście i jej oś musi być styczna do pobliskiego ronda. Albo kiedy wykonujemy dokumentację techniczną produkcji jakiegoś bardzo precyzyjnego przyrządu. Wtedy przydaje się takie właśnie wykonanie bardzo dokładnego rysunku. W dzisiejszych czasach komputery kreślą za nas styczne, a drukarki i plotery drukują. Ale zanim nadeszła era wszechkomputeryzacji, tak właśnie rysowało się styczną do okręgu w danym punkcie.